tego programu, bardzo bogatego programu uczestniczyć, to serdecznie zapraszam. Chciałbym także zwrócić uwagę na to, że dzisiaj ta nasza obecność podczas uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest niestety bardzo, jest jeszcze bardziej niż zazwyczaj potrzebna ze względu na to, co się w tej chwili w Polsce dzieje. Tak jak pan premier powiedział, w tej chwili usuwane z programu nauczania są te fragmenty, które mówią o żołnierzach wyklętych, ale także o innych naszych bohaterach. Także widzimy na forum władz samorządowych, władz warszawskich, jak wygląda polityka pamięci, polityka nazewnicza. Na ostatniej sesji Rady Warszawy mieliśmy bardzo agresywną debatę, gdzie szef większości w tej Radzie, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, oskarżył prawicową część radnych o promowanie faszyzmu i antysemityzmu, ponieważ upamiętniamy żołnierzy wyklętych, Narodowe Siły Zbrojne, w ogóle obóz narodowy, tę część bardzo ważną polskiego dziedzictwa niepodległościowego. Ci ludzie doprowadzili do tego, że tutaj w dole nie mamy alei prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który był osobą, prezydentem Polski, który doprowadził do ustanowienia tego dzisiejszego święta, tylko mamy tam Aleję Armii Ludowej. Mamy tam Aleję Organizacji Komunistycznej powołanej na polecenie Stalina po to, aby Polskę zniewolić, po to, aby w Polsce stworzyć państwo totalitarne, po to, aby prześladować ludzi, aby mordować żołnierzy wyklętych, aby tutaj w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego również ludzie z tej Armii Ludowej, również funkcjonariusze UB, którzy wcześniej byli partyzantami albo po prostu członkami Gwardii Armii Ludowej, mogli mordować, mogli przesłuchiwać, brutalnie torturować naszych bohaterów. Ta polityka jest niestety w Warszawie bardzo mocno obecna. Uważam, że powinniśmy przeciwko temu bardzo mocno protestować. Dzisiejszy dzień, święto 1 marca i także dni kolejne uroczystości, nasza obecność na nich jest dowodem naszego protestu. Ja również chciałem powitać mojego przyjaciela z Rady Warszawy, wiceprzewodniczącego Komisji Nazewnictwa, Filipa Frąckowiaka. Jeżeli Filipie mógłby, to też bym Cię zaprosił do zabrania głosu, bo wspólnie działamy na rzecz tej polityki pamięci o naszych bohaterach w Radzie Warszawy i przywracania tej normalności w naszym mieście, więc jeżeli możemy poprosić, to również chciałbym poprosić wiceprzewodniczącego Komisji Nazewnictwa Filipa Frąckowiaka, żeby zabrał głos. Cześć i chwała bohaterom. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję Piotrze, szanowny panie premierze, szanowni państwo. Tradycja żołnierzy wyklętych sięga XVIII wieku, sięga powstańców kościuszkowskich, żołnierzy tułaczy, a ostatnim z nich był generał Ryszard Kukliński, ostatni polski oficer skazany na karę śmierci, na rozkaz z Moskwy, tak to trzeba powiedzieć. Ci, którzy dzisiaj rządzą w Polsce, muszą wiedzieć, muszą pamiętać, a jeśli nie muszą, to ja ich bardzo o to proszę. Gdyby nie ci, którzy tu zginęli, gdyby nie ci, którzy zginęli na Rakowieckiej i w tylu miejscach w Polsce, tych, których nazywamy żołnierzami wyklętymi, żołnierzami niezłomnymi, nie byłoby 89 roku, nie byłoby roku 80, nie byłoby Solidarności. To jest podstawa tego, że Polacy chcą wolnej Polski. Wszyscy Polacy chcą jej. I oni muszą zrozumieć, że ci, którzy mają inny punkt widzenia na działalność ośrodków niepodległościowych w Polsce, poświęcają więcej czasu na dogłębne zbadanie tych ośrodków niepodległościowych polskich i chcą ich bardziej upamiętniać. Muszą wiedzieć ci rządzący, że wszyscy chcemy wolnej Polski. Pani Ewa Tomaszewska powiedziała o łańcuchu pokoleń walczących. Tak, jest łańcuch pokoleń i ten łańcuch będzie miał kolejne ogniwa, ale jest też inny łańcuch pokoleń. Jest też łańcuch pokoleń rosyjskich, który także się nie kończy i który także chce odbierać niepodległość swoim sąsiadom, w tym także Polsce, poprzez swoją imperialną działalność. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni chcieli powstrzymać tę imperialną działalność i warszawskie ulice bardzo potrzebują upamiętnień drugiej konspiracji niepodległościowej żołnierzy wyklętych. Bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. W tym momencie nastąpi złożenie okolicznościowych wiązanek. Proszę o ustawienie się przy asyście wojskowej. Proszę, proszę.
Tak, proszę też o ustawienie się kolejnych dwóch Fundacji Służby Niepodległej. Młodzież Polska, proszę. Zakończmy uroczystość modlitwą za tych, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Dziękuję za przybycie panu posłowi Piotrowi Glińskiemu, panu Piotrowi Mazurkowi, pani Ewie Tomaszewskiej, a także wszystkim NGO-som i innym instytucjom. Dziękuję również Wojsku Polskiemu za asystę w trakcie obchodów. Dziękuję uczestnikom za dotychczasowy udział w wydarzeniu i zapraszam do podejścia pod kamień upamiętniający zamordowanie Jana Rodowicza pseudonim Onoda w budynku ministerstwa. Tak, teraz nastąpi przejście na dziedziniec przed ministerstwem. Tam zostanie złożony wspólny wieniec od wszystkich uczestników.